Zdrowie, na odwagę, tak? Na odwagę. Dobry wieczór wszystkim. Oficjalnie wylądowaliśmy w 29 kraju na mojej liście. A jesteśmy na Islandii. Jest to lotnisko w Keflaviku. Bardzo schludnie, jeżeli chodzi o pierwsze dziś tutaj wrażenia. Dzień dobry w Islandii. Jest i Eminem. Yo Shady. Shady. Jest Piero, a tak w ogóle poznajcie wszystkich. Piero, kilka słów o tobie. Siema, jest Piero. Mieszkam w Gdańsku. No i tyle, nie? Cześć. Kubano. Tyle, że też DJ Kubano. I to tyle. Zobaczmy, czy to żyje. Dlaczego Elżen k***ą jest? Dobra, pan osób to zostaniesz zatrzymany. Jesteśmy już pod naszą wypożyczalnią. Najprawdopodobniej to będzie nasza furka na dziś. Ale jeszcze nie wiadomo. That's the guy. Trochę zimno, bo zimniej niż w Polsce. Dzień dobry. Zimno całkiem, ale mamy fajny samochód. Wsiadamy. Jedziemy jeszcze na szybkie zakupy najprawdopodobniej. I mamy ile czasu tym są na naszą destynację dzisiejszą? Z godzinę? Około godzinki. I kimono. No właśnie, nie wiem. Wszystko rozwalone w tej furze, nie? Nie wiem, o co chodzi. Ogrzewanie nie działa. Prąd tam z przodu nie działa. Fura ogólnie fajna, ale... Dobra, plany mamy na pierwszym dniu już. Dobrze nam idzie. Yo, szybkie zakupy. Zobacz, tak wygląda właśnie tutaj taki sklepik islandzki. On jest 24/7. No, ale generalnie... wszystkie markety są zamknięte. Chcemy to dzisiaj szybko do szamy jeszcze sobie ogarnąć i na siadanie. Nasz kamper okazało się, że nie działa. W sensie nie działa w nim ogrzewanie, już jutro rano będziemy mieli wymieniany. Najlepsze jest to, że przyjechaliśmy do tej samej wypożyczalni z grupą 20 Hiszpanów, którzy zabrali wszystkie Hiluxy przed nami, czyli chyba 5 wynajęli i nam został ostatni i ostatni ten rozwalony akurat. Mamy to. No i co zrobiłeś? Chłopaki robią elegancko, szmanko. Dzień dobry wszystkim w tym piękny słoneczny poranek. Mamy jakąś 9.50. Teraz dzisiaj pospaliśmy, no ale wylądowaliśmy dopiero o 2 w nocy na tym naszym takim polu, który bardziej bym nazwał po prostu parkingiem niż polem. No okej, mamy prąd. Sytuacja wygląda tak, że musieliśmy dzisiaj stanąć na jakimś campsite, nie mogliśmy stanąć na dziko, ponieważ dostaliśmy nieco rozwalonego kampera. Nie działało główne ogrzewanie i dostaliśmy farelkę, która jest na prąd. No i generalnie zapłaciliśmy 100 zł za osobę w ogóle, żeby spać tutaj w tym parkingu. Gość tam wypoczynanie powiedział, że okej, wszystko na pewno nam wymienią. Piękne słoneczko świeci. W sumie nie ma czym się przejmować. Jeżeli rzeczywiście oddadzą nam furę, to powinno być git. A raczej wymienią tą furę. Raczej spoko. Tu taki namiocik wysuwany. Tutaj nasza fura. Bardzo ładnie wygląda w ogóle drapieżnie. 4x4, także idzie jak ogień. A tutaj jeszcze pokażę środek. Tu nasza farelka, która nas działa. Ogólnie jest naprawdę ciepło. Nachuchaliśmy w nocy, także się nagrzało. A tak wygląda kamper w środku. A chłopaki spali, a my tutaj na rozkładanym. Rurę się wyciąga, soli właśnie też już jeszcze nie włożyliśmy. Poduchy się daje na środek i jest kimono. Daj dana nam się tu wprowadza. Fajnie. Na razie nie ma co. Czyste niebo. Jest ekwipunek, jest ekwipunek. Teraz godzinę spaceru na gorące źródła. Trochę zimno. Trzeba było się trochę cieplej ubrać. Spodnie narciarskie to co. No stary. O gorąco.
Dobra, ja już jest lepiej trochę, ale taki pierwszy szok, widzowie. Tutaj się kładziesz, jest git. Jest mocno, nie? Przesada to jest. Ręce są najgorsze. No, ręce. O, ten rzeździo, nie? Ale powiem wam, że dla organizmu takie coś to jest... Niezłe fartowanko. Zdrowotnie, zajebista sprawa, nie? O, cię, kurwa. Ej, uwaga, sikam, jakby co? Ja już się znałem. O, ty, betarda jest. No. Ubany. To jest ogień, nie? All inclusive. O, hosty powinien chodzić. To mi to mówi ubany. Ej, ale... Ja bym chodził, kurwa. Kurde, nie naprawdę nie spodziewałem się, to będzie aż tak gorące, nie? No. Plus, ale ja bym się strasznie lać po tych papierach powodach. Zlej. Tak? Zaraz mogę zrobić. Ja już jestem po. Mogę zrobić ten zbliżenie? Jakie zbliżenie? No szczerze. Co twojego? Aha, no. Zawsze zostanie szczerze. Czuć siarą mafię. I ta pogoda taka. Ni w gruchę, ni w pietruchę. Powoli schodzimy ze szlaku, kierujemy się. Naszej fury. Nie no, ale bardzo przyjemny trekking. Ta kąpiel w tych źródłach to po prostu z jednej strony dała takiego powera, że cały organizm taki jest mega cieplutki, aż chce się iść. Ale z drugiej strony też trochę wyciągnęła woda. Zrobiliśmy się nagle mega głodni, a dzisiaj jeszcze w sumie nic nie jedliśmy. Chłopaki tam sobie piwko wypili. Ale tak naprawdę bez żadnego porządnego posiłku dzisiaj. Także wracamy, spalamy kuchenkę i będziemy coś kmienić po spacerku. Siemanko. Siemanko widzowie. Siemanko. Cooking. Śniadanie, obiad się już robi tutaj. Masełko ogarnięte. Po trekkingu, kupaki, po trekkingu trzeba dobrze zjeść, tak? Kawki się napić, tak? Jak tam chłopaki, wrażenia z skuteru? No fajny, ale... Czemu nie? Takie o. Dziura w ziemi. Ciekawostka, tak. Dziura w ziemi, nie? Ciekawostka, nie? Krater? Tak, żeby zajechać i pojechać. Średnio, no. Zajechać, ale pojechać. Biznes jest biznes, nie? Sobie siedzi Żutek na parkingu, jedną małą budę postawili, farelkę mu tam rzucili, terminal i leci, nie? 500 tych mniejszych trzeba zapłacić. Dokładnie, 15 ziko, nie? Za przejście. Ale patrz, ile osób to się przebinało, nie? No. Tu w zasięgu wzroku masz ze 100 osób lightowo. Nie, to zależy. To prawda. To jest 50 koła koron, dzień dobry, nie? A koszt jest 0 zł. Bo to jest ten, to się skacze na rowerze. No co? Proszę zobaczyć. Krater. Jesteśmy już pod waterfallem. Fura zaparkowana. 700 koron, czyli jakieś 21 zł. Wiesz, jak jest rozchodniaczek po włosku? Nie. Jak? Ultimo Giro. Ultimo Giro? Ultimo Giro. Ale my się nie rozchodzimy. My zaczynamy. A ich słowa lecą w dół jak? Wodospady. Waterfall. Robi wrażenie. Takie fajne, co? No. Szeroki, nie? No. Mamo, jedziemy na Niagara Falls. Mamy Niagara Falls w domu. Yes, sir. Jesteśmy nad gejzerem. Main gejzerem. Pytanie, czy uda się nagrać, żeby wybuchł? Musimy jakieś ciekawostki w tym czasie opuścić. No dobra, Tymek, zaczynasz pierwszą. Po kolei, bo ja zaczynam pierwszą ciekawostkę. Tak. Tam mamy drugi największy lodowiec na Islandii. O proszę, jak się nazywa? Everest. Nie mam bladego pojęcia. Druga ciekawostka, nie wiem jak się K4. Piero? Ciekawostka. Jesteśmy tu drugi dzień i zjedliśmy dwa posiłki. Jeden to był kebab za 80 zł, a drugie to tosty. Z Polski. Kolejna ciekawostka, chleb islandzki, chleb polski. Dobra, moja ciekawostka. Nudzi mi się. Właśnie, tu każdy po trzy ciekawostki już dał prawie samochód. Jajajaj, akurat ja mam odwrócony. To nie za ciekawostka. Taka właśnie ciekawostka, nie? Pokażemy na telefonie. Taka ciekawostka, nie? Z otworzenia. No, powinien wybuchnąć. A! No już. Hop. Teraz. Bum. Pum. Ja widziałem, no. Więc, no.
Polowanko dzisiaj będzie? Polowanko się łapiemy, łapiemy tą nie? Nie, czekaj, nie, jak to byli? To, co busze gonili, nie? No. Jesteśmy ci tylko, że od zorzy, nie? I czekamy. Łowcy zorzy. Yo, jesteśmy w bonusie, czyli w Fince. Idziemy na zakupy. Musimy kupić trochę prowiantu na jutrzejsze śniadanie. Nie tylko jutrzejsze zresztą. Mam no, raczej coś mamy, ale na pewno jakieś jaja. Masełko, żeby mieć na czym zrobić jajecznicę, prawda? Buongiorno. Jeżyki! Chlebek testowy? Jeżyki polskie! Chlebek testowy, ale 140 gry. Nie, na pewno jest. 260 koron. 260 koron to ile to jest? To jest 6-7 zł gdzieś? No, 3 kilo. Ale rozpuszczalno 100 islandzkich koron to 3 zł? Wiesz, co już Elżan wygrał? Tak. No i Elżan punkcik dla ciebie. Kasztelan jest. No dobra, dawać dalej. Marka piwa, teraz ile ci tego. Piero, alfabet. XYZ. Stop. A nie, to bez sensu marki piwa. Nie, to marki no, piwa bez liter nie trzeba, nie? Po prostu wymienię. Nazwy napoje na przykład mogą być. Dobra, to marki piw najpierw, już raz. XYZ. Ale nie, to... Ale nie, to... A kurde, kurde, pińskie, nie? Co? Pińskie. Dobra, ebe. Żywczyk. Żywczyk, w sensie. Perełka. Zdrój, tak? Mhm. Perełka. No to... A trzeba właśnie potestować, że trzeba słuchać, nie? Żeby się powiedziało. Tak. No, dobra, to Leszek. Polak, Henke. Kurde, ja chciałem. Grimbergen. Skarnsberg. Paulaner. Dzień dobry. Hello. Jedziemy na jaskinię lodową, proszę państwa. Buongiorno. Dzień dobry. Buongiorno. Będzie grubo. Mamy takiego mostu, takie, droga. My takie opony mamy w naszym haluksie. Haluksie. Jedno jest, czy nie? Normalnie, stary. Dobra. No jesteśmy. My 3 godziny teraz wycieczki po jaskini lodowej. Jogur Larsson. Tak się nazywa. Zobaczymy jak to będzie. Ogólnie temperatura powietrza teraz jest jakoś mega na plusie. 7 stopni jest na dworze. Także jest mega spoko. Ale na jaskini będzie mega spadek, także może być bardzo duża różnica. Co ty, Mo? Jak tam? Nastawienie? Bojowe, co? Bojowe. Ale musisz wiedzieć to, co? Żyć. Walimy ich do zera, na ci. Bo ja tutaj chyba teraz nasz kierowca jakieś kolce zakłada, co? Ja właśnie nie wiem. Albo opony sprawdza? No, coś tego typu. Bo tam też z przodu co zmieniali przed chwilą. Kierowcy, bo przejeżdżaliśmy przez takie momenty, że no normalnie połowa samochodu była zanurzona albo mega lód, mega dziury, trzeba było naprawdę mega zwalniać albo omijać jakoś to, a ten samochód i tak jest no przystosowany do takiej jazdy z mega wielkimi oponami, z mega pewnie silnym silnikiem, a i tak są problemy. Chłopaki sobie idą. Idą sobie, nie? Na lodowiec. Hemy już mamy. Kolce na buty są. Żałuję, że trochę, że nie wziąłem timbów. Już sobie upierdziłem od jakiejś gliny. Ale ja nic. Myję się, nie? Mało to istotne jest. A pani Chinka sobie wzięła spódniczkę, kurwa. Pepegi. Pepegi. Pepegi, buty. Siema. Mamy już kolce na skutkach.
i zapierdzielamy sobie taką. No idziemy, jesteśmy na lodzie, na lodowcu. Jesteśmy na lodowcu. I zobaczymy, co przed nami, nie? O, dzień dobry, dzień dobry. Witam widzów serdecznie. Jakieś ciekawostki by trzeba było. Dokładnie, no. Tutaj widzą, nie? O, myślę, że ja mówiłem wcześniej ciekawostkę o drugim największym lodowcu na Islandii, to tu mamy pierwszy największy lodowiec na Islandii. I druga ciekawostka? Chyba. To, że jedna Chinka przyjechała sobie w spódniczce i mumbutach, a jej chłop w Louis V. No i się dobrali, nie? Jeśli możesz, o kurde, jak to wygląda. Jasna dupa. Co jest? Mam radę, który by było je. Make sure you do not step behind the line. To jest pierwszy ice cap przed nami. Because we don't want anyone to get into this danger spot. We can line up in the whole... Woli już chodziłem do jaskini. Kolejka się zmniejszy, będziemy pewnie zaraz wchodzić. Ogólnie nie jest jakaś duża, bo już tam jest jej wyjście stamtąd. Aczkolwiek podobno jest przepięknie i tak. Music team? Yeah. Electronic music team, yeah. It's like drum and bass. House music. Right? Yeah. DJs, producers. This is like the bass music. This is like the brand of the, like they are cooperating. And this is like a duo, yeah. Drum and bass duo, basically Polish. So, and we are fans and we're like, yeah, why not? Yeah. But we are thinking to make some set on the cliff or somewhere because we took DJ our DJ console to play nice, some. Nice. Let's go. Ale stary, jakie są kolory, ja pierdzielę, nie? Jak to wygląda, stary? Szkoda trochę, że tak dużo ludzi jest. Ale i tak jest spoko. I tak jest fajnie. Właśnie, to jest najlepsze, że to wszystko zrobiła natura, nie? Coś pięknego. Przeżycie tutaj. Coś moja grubego, nie? Jakbyś był na jakiejś Antarktydzie trochę. Sobie eksplorował jakieś takie właśnie cave'y. Tutaj wodospad. Ludzie z rzekiego próbują budować, nie? A tu natura. Ale grubo, trzeba się trzymać tych sznurków, żeby nie spać. No ale sobie tutaj woda płynie. Z góry kapie. To do jakieś mini wodospady. Od 1 do 10? Mega, 11. No i powoli kierujemy się już do fury. Jakieś 40 minut powrotu jazdy przed nami. Idziemy sobie wrażki w pole dnia taka. To tak jak przyjechaliśmy pod koniec sezonu, gdzie no już lodowce topnieją i jest inaczej jeszcze niż to przykład było 2-3 tygodnie temu. Tylko co nam opowiada przewodnik, w ogóle mega spokojnie się przewodnik trafił. Nagrywałem dużo materiału jak gadał, bo też jakoś tak nie było sposobności, ale dokonał się być mega ziomeczkiem. Się pożartował z nami, żeby zrobić z nim fotę. Też też nam robił zdjęcia, także mega spoko zioma. Jaki nie dał?